Cześć wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Yuken. A dzisiaj sobie robimy trasę, pierwszą trasę w Truckers MP, czyli Eurotrack Simulator w multiplayerze wraz z innymi graczami. Pierwszy raz w to gram, zobaczymy jak się pojedzie, dlatego też wziąłem trasę taką niezbyt długą, jakieś pręty zbrojeniowe będziemy na Słowację chyba wieźli. A zobaczymy jak to tutaj się będzie jechało, jak inni gracze się zachowują. Jest na serwerze 2500 graczy. Także z tego co już widzę, bo przez miasto wyjeżdżałem tu na autostradę i tutaj zaczynam nagranie. 500 km do celu, ale z tego co zauważyłem moi drodzy, to jakby całkowicie został na serwerze wyłączony ruch uliczny. Czyli jest chyba tylko ruch uliczny po prostu tych graczy, którzy są na serwerze. Nie na celu ma to, żeby to im nie lagowało, no bo jeżeli tylu graczy jest na jednym serwerze, no to pewnie taki cel jest, aby to nie lagowało. Także tak mi się wydaje, tak sobie bezpiecznie stówką pojedziemy. Kulturalnie. Gdzieś jedziemy chyba z Poznania, przez Łódź, dalej gdzieś na Kraków, Katowice i dalej na Słowację. Takie dziwne uczucie wam powiem szczerze, jeżeli się jedzie autostradą, gdzie żadna osobówka cię nie mija. Na pewno jest to takie troszkę, bym powiedział, pierwsze odczucie takie dziwne, no ale może gdzieś tam się załapiemy, że tych graczy będzie więcej. Na razie takie mam dziwne odczucia. Czekajcie, paliwo mamy, no auto by trochę trzeba naprawić, ale tyle to tam nam jeszcze pojedzie. Zobaczymy sobie nawet tempomat. Dziwne uczucie powiem wam, nie? Taka totalnie pusta droga. Wiecie, ja tam gdzieś jestem nauczony tego ruchu ulicznego, tego, że jakąś ciężarówkę trzeba wyprzedzić, bo tam się blokom na tej blokadzie prędkości. My na szczęście tutaj nie mamy blokady prędkości z tego co widzę, no bo stówką mogę sobie kulturalnie jechać. To nie zmienia faktu, że tak pusto, nie? Tak pusto, zobaczcie, totalnie w obu kierunkach autostrada, jakbym jechał po jakiejś zamkniętej autostradzie. Ale jakby rozumiem założenie, no bo pewnie jeżeli jest tyle graczy, jeszcze ruch uliczny miałby być, to no to nie byłoby to, wiecie, zbyt fajne. Więc pewnie takie jest też założenie. Tutaj gdzieś na mapie można zobaczyć, czy są inni gracze. No w moim pobliżu widzę, że żadnych graczy kompletnie nie ma. Jesteśmy sami. Jak nam się ciężarówka popsuje, to nikt nam, słuchajcie, nie pomoże. Dlatego też na próbę wziąłem taki bardzo, bardzo krótki kurs. Bo chcę zrobić, słuchajcie, kurs, chcę zrobić takie wyzwanie, tylko nie wiem, czy na Truckers MP na pewno. Najdłuższą trasę, jaką mam do dyspozycji w Eurotracku w tej chwili. Bo jeden z widzów pisał, żebym jak najbardziej spróbował takie wyzwanie podjąć. Chcę sprawdzić, ile mi taka trasa zajmie. Natomiast no, nie jestem do końca przekonany, czy na Truckers MP taką długą trasę bym robił, bo jeśli będzie dużo graczy, będą, no wiecie, jacyś... Znaczy na szczęście takie osoby są banowane i bardzo dobrze, ale będą jacyś, co wiecie, coś tam odwalają, to ten czas może być razy dwa na przejazd. Nie wiem, czy normalnie w Eurotracku nie wolałbym sobie zrobić takiej traski. Ale to już zobaczymy. Chcę zobaczyć po prostu, ile mi zajmie taka trasa realnie też. Ile mi to czasu zajmie, jakie będę mieć przygody, czy ile mandatów po drodze dostanę. Ciekawe swoją drogą, czy tutaj też są mandaty na serwerze. Nie sprawdzałem tego jeszcze. Wolę na razie nie sprawdzać. Widzowie, o, fajny kombajn jakiś tam stoi. Więc widzę, że chyba jest parę rzeczy pododawanych w stosunku do tradycyjnego Eurotracka. Widzę, że parę rzeczy pododawali zdecydowanie.
Ale tak pusto, nie? Tak pusto. Dobra, jest mandat, okej. Okay. Przekonaliśmy się, jest mandat, dobra. Tu w Polsce brakuje mi, słuchajcie, tych autostrad, które... bo są takie bramki w każdym innym kraju, nawet w Rumunii, że nie trzeba się zatrzymywać, tylko wiecie, się przejeżdża przez bypass, bodajże tak to się nazywa, bez szlabanu, a tutaj niestety w Polsce tego nie zamontowali, a szkoda, bo przydałoby się. Warszawa, jedziemy na Łódź tak ogólnie i z Łodzi lecimy na dół na chyba A1, polecimy w dół na Katowice. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, Iwonka, dobrze, będę trzymał się prawej strony, nie ma problemu. Zrobię jak mówisz. Iwonka tu jest moją szefową, zawsze mi mówi, gdzie mam jechać i jak mam jechać. Dobrze, Iwonka, jadę w prawo. Trochę się czuję jak taki pantofel, nie? Co robi wszystko, co kobieta mu powie. Oj. Dobra, zobaczymy. Tak z ciekawości wziąłem tę trasę, natomiast widzę, że pod kątem tego, że nie ma tu żadnych graczy, no to... Znaczy, póki co nie ma żadnych graczy, nie ma żadnego, zobaczcie, ruchu ulicznego, to jest, tak bym powiedział, troszeczkę... O, awaria pojazdu, bywa. Jest troszeczkę, tak bym powiedział, na razie monotonia straszna. I na pewno wolałbym, gdyby tutaj coś mnie mijało z naprzeciw. Zobaczymy, za ile w ogóle jakiegoś gracza. Może po Polsce aż tak nie jeżdżą. Chociaż jak odbierałem w Poznaniu dostawę, no to z dwoma graczami właśnie w tym miejscu się minąłem. Później jakby już wyjechałem z Poznania na autostradę, to już pusto. Skręć w prawo. Żółte, pomarańczowe. No jakie czerwone, przecież było późne zielone, no. Jakie czerwone, co oni mi tu piszą? No późne zielone było. Już bym i tak nie wyhamował. Tym zestawem z jakimiś prętami zbrojeniowymi. Jakbym tak ostro zahamował, to jeszcze by mi jakiś pręt do kabiny wleciał i co wtedy? Oczywiście zasad, widzowie, przestrzegamy, na światłach czerwonych się zatrzymujemy. A, czekajcie, bo to chyba tu muszę. Już dziwnie jest ta droga zrobiona. Dobra, tam z awarią pojazdu mi marudzisz. Masz jechać i koniec, tam nie ma czasu na awarię. Nie, widzowie, my tu nie mamy czasu na awarię, trzeba pieniądze trochę pozarabiać, bo ostatnio, słuchajcie, robiłem te kursy do Świętego Mikołaja. Swoją drogą zobaczę, czy one też tutaj dostępne są, bo na razie nie widziałem, nie zwracałem uwagi. I... wiecie, i troszkę, no niestety się z kasy... Troszkę się z kasy, słuchajcie, wydoiłem, dlatego że wiecie, no jakby nie patrzeć, te kursy do Świętego Mikołaja nie należą do zbyt opłacalnych, tak jak 20 tysięcy, 25 max. Ale robiłem to oczywiście dla frajdy, żeby trochę śniegu było. Także też tej kasy jakoś tam nie pozarabiałem, a przez to, że i odcinki nagrywałem, musiałem dwa razy ciężarówkę pod odcinek rozwalić, żeby wam coś pokazać, także no też koszty były. No ale na szczęście już pracownicy na siebie pracują, ale od razu też wam powiem, ale to też będzie odcinek z gameplayu, gdzie wam pokażę wyniki firmy, bo co jakiś czas, że tak powiem, raport wam zdaję. Natomiast no nie spałem. Nie robiłem spania, żeby, wiecie, kasę zarabiać, niestety nie. Byłem tak zaaferowany tym całym kursem do Świętego Mikołaja, że
Kto tu 70 postawił na autostradzie? Raczej nikt normalny, widzowie. Na autostradzie 70 nie stawia. No, kogoś pogrzało. Oj, oj, oj. To już jest totalnie... To są momenty właśnie, dlaczego nie lubię jeździć po Polsce, bo nie ma autostrady w Polsce, która by taki sposób wyglądała ze zjazdami. Nie widziałem, także to jest jakiś jeden schemat, który w Eurotrucku widzę, że w różnych państwach zamontowali. Mogliby to naprawić, bo to jest troszeczkę takie, no, nierealistyczne, nie? Nie ma autostrady w Polsce, która by w ten sposób wyglądała. Że jest jeden pas do przodu, tylko na wprost. Zupełnie tutaj skopali to. Ło, tu trzech się rozpędziłem. Mam nadzieję, że tutaj nie dają banów za przekroczenie prędkości. Jest ogólnie, zasady są, że nie może być niebezpiecznej jazdy, tak? To oczywiście jak najbardziej rozumiem. Jakiegoś niebezpiecznego wyprzedzania, czyli tego, co w świecie realnym, aczkolwiek uważam, że za pewne jakby naruszenia, no to takie drogowe, no to powinny być po prostu mandaty, a nie bany, no bo na w świecie realnym nikt ci prawka nie odbierze, jak kogoś tam sobie wyprzedzisz. Chociaż zależy, ile przekroczysz prędkość też, nie? To już jest inna sprawa. Ale 90 to mi się nie uśmiecha jechać. Ja robię taką próbę, to jest właściwie mój pierwszy kurs, od 20 kursów ponad robiłem do Świętego Mikołaja. Także też wiecie. O, nie dostałem mandatu. Był fotoradar, fajnie. 20 kursów do Świętego Mikołaja, tam tych prędkości jakoś specjalnie też nie rozwijałem jakiś. No to taki szybki kursik, natomiast myślę, że zrobię właśnie ten kurs taki długi, nawet dzisiaj go nagram. Jutro się by wrzucił. Jestem ciekaw, no ile mi taka trasa zajmie, nie? Realnie pewnie jakąś kawę będę musiał sobie tutaj do odcinka przynieść. Jestem bardzo ciekaw, jak to pójdzie, ale to raczej już jestem pewien, słuchajcie. Jeżeli mam takie wyzwanie podjąć, to wolałbym w ruchu realnym, nie na tym MP Trackers, bo zobaczcie, no tu ani jednego gracza nie minęliśmy po drodze, a jest 2000 osób na serwerze. I to, że samochody nas żadne nie mijają, to powoduje taką chęć zapieprzania. Wiecie, kusi, żeby depnąć. Pusta droga zawsze kusi, żeby depnąć. Jest tak pusto na tej drodze, że tam tak kulturalnie stówką sobie jedziemy. Nie będziemy przesadzali z prędkością. Stówka optymalnie. Tym Volvo, słuchajcie, tak jak wam mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, zrobiłem ponad 30 tysięcy kilometrów. Jak widzicie, wiele nie przybyło. Parę kursów, owszem, robiłem Volvo do wioski Świętego Mikołaja, ale robiłem też manem i no, między innymi manem i też innymi ciężarówkami, ale no to ciężarówki wam też w następnym odcinku pokażę, jakie w tej chwili mam, jak je sobie poprzerabiałem. Ocenicie. Nie lubię polskich autostrad. 90 na polskiej autostradzie, no co to za ograniczenie? 300 km do celu, czyli połowę drogi za nami. I jest to dla mnie trochę, powiem wam szczerze, nudna jazda, więc współczuję wam też to oglądać, bo przypuszczam, że dla was to też jest nudna jazda w tym momencie. No bo jeżeli nikogo, słuchajcie, nie mijamy, nic się nie dzieje. Muszę zresztą sprawdzić, nie wiem, czy na mapie globalnej można to zobaczyć, gdzie najwięcej graczy jeździ. Chciałbym zobaczyć, jak to będzie. Czekajcie, czy można? Aha, o, tu jest taka mapa, ale ładnie zrobili. Fajnie zrobili, że można sobie jechać i można sobie mapę sprawdzić, ale dobra. Podoba mi się, bardzo ładnie zrobione. Bardzo ładnie zrobione, no. O,
tam chyba jakiś gracz jedzie na prawo. Ta kropka niebieska. To jest chyba jakiś gracz. Pierwszego gracza, ale jeszcze nie minęliśmy nikogo, więc... Na razie nie jest nawet minięty. Ale gdzieś nam się pokazał. Oj, będziemy w lewo jechać. Zjedź w lewo. W lewo. No i po co, gościu, trąbisz? Nie bardzo rozumiem. Co trąbisz? Czekajcie, bo ja tutaj się zawiesiłem. Trąbnął mnie i się zawiesiłem. Może to widz był? Jeżeli widz, to pozdrawiam serdecznie. Nie no, tutaj zauważyłem, jak gdzieś tam patrzyłem relacje z tego, to na MP Trackers ludzie faktycznie lubią na siebie trąbić. Jakaś taka tutaj jest moda. Muszę się jeszcze w to wczuć, bo jestem, wiecie, nowy, więc muszę te zasady jeszcze opanować. Nie będę mówił, że znam, bo nie znam. Dopiero zaczynam, jeśli chodzi o MP Trackers, także... A my jedziemy grzecznie, tak jak nam Iwonka każe. Ja lubię sobie tą nawigację głosową dać właśnie w taki sposób, bo jest mi łatwiej. Jak patrzyłem tylko na GPS-a, było mi trudniej, wolę mieć głosową. A też mam nagrałem odcinek, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak włączyć nawigację głosową. Jest tak wygodniej po prostu. Nieraz mi ta Iwona tyłek uratowała, jakbym gdzieś źle skręcił. Dobra, odkrywamy jakąś nową drogę, w sensie, że tędy jeszcze nie jechaliśmy. Tam się na żółto, słuchajcie, odkrywa. Więc fajnie. To chyba nawet słyszycie, widzowie, po moim głosie. No jestem trochę taki... zaspany? Może być to dobrym określeniem? Chociaż faktycznie, no dzisiaj, kiedy to nagrywam, ta pogoda jest cenna, więc na pewno zrobienie wyzwania z długą trasą, no już będzie wyzwaniem. Ale no nie wyobrażam, to możemy zrobić na inny odcinek, słuchajcie, taką długą trasę tu na MP Trackers, jak już takie totalne wyzwanie. Ale nie wyobrażam sobie robić tu wyzwania na długą trasę. To jest dla mnie, by była masakra jakaś, bo już jakby sama ta trasa, gdzie macie, wiecie, pustą drogę, nic się nie dzieje, żadnych samochodów, nawet i żadnych korków tak naprawdę, to teraz człowiek sobie zdaje sprawę, jakie te korki były fajne, nie? Także, no zdecydowanie... Zdecydowanie jest to senna sprawa dla mnie. Senny temat, bym powiedział. Więc takiego wyzwania, żeby zrobić, nie wiem, tam 3000 chyba mam największą trasę mam dostępną. Tak mi się wydaje. 3000 km. Ostatnia moja najdłuższa trasa to było 1700 km. Macie z tego odcinek, ale też miałem po drodze przygody. Więc tak się zastanawiam, jak to będzie z trasą 3000 km, ale właśnie wczoraj też takie porównanie dałem, jak nagrywałem odcinek z Fishing Planet. Tam sobie założyłem takie wyzwanie, żeby całą kratkę na Michigan szczupakami zapełnić. I też właśnie mówiłem o takim, nazywa przerażenie psychologiczne, tak? Że wiecie, jak miałem przed oczyma, że te 600 kilo mam złowić tych szczupaków, to mnie to przerażało, ale im bliżej już tego celu byłem, tym wiedziałem, że da się to zrobić. No ale wiadomo, nie będziemy tutaj szczupaków porównywali może do trasy 3000, no bo trasę 3000 no jesteś w stanie zrobić, tak czy siak ją zrobisz, jeżeli oczywiście nie rozwalisz ciężarówki, nie? To jest jedyny chyba tutaj warunek. Jedzie jakiś gracz. Ktoś
jedzie, moi drodzy. Minęliśmy drugiego gracza. No fajnie. Nie wiem, czy to nie był ten sam? Nas wyprzedzał? Chyba nie. Zobaczymy. Fajnie, jak ktoś jedzie na trasie, wiecie. To tak jest też... takie bardzo... no naturalne, nie? Że ktoś z nami jedzie na trasie. Musi tam szybko jechać, bo nie możemy go dogonić. Fakt, on już jechał swoją prędkością, a my się dopiero rozpędzamy. Jedź prosto. Ale zniknął nam, chyba że go wywaliło z gry. Bo zniknął nam z mapy. Jedź prosto. No dobrze, Iwonko, to jadę prosto. Byście chcieli teraz pewnie moje wrażenia. Więc to nie byłyby obiektywne wrażenia odnośnie MP Trackers, dlatego że widocznie tak trafiłem, wiecie, to był mój pierwszy wybór, na pewno źle może zlecenie wybrałem, tak? I to, że tutaj jest tak mało osób, może też pora być powodem, no bo nagrywam to o 15, no ale z drugiej strony jest 2,5 tysiąca osób na serwerze, to nie jest mało na całą mapę. Więc tutaj akurat taka trasa mi się trafiła, a nie jest, gościu jedzie tam. Taka trasa mi się, wiecie, widzowie, akurat trafiła i nic z tym nie zrobimy. Więc pewnie w przyszłości będę musiał lepszą trasę po prostu wybrać, nie? Będę musiał, widzowie, w przyszłości lepszą trasę wybrać. Tyle. Zobaczę, pewnie to się da sprawdzić. Takie mam, wiecie, przeczucie, że jak się wejdzie w mapę, nie tutaj na w ciężarówce, tylko przez Escape'a, na mapę światową, to wydaje mi się, że będą gracze pokazani. Powinni być, tak jak mi intuicja mówi. Nie sprawdzałem tego jeszcze. Ale wydaje mi się, oj, że powinni być gracze pokazani i wtedy możemy sobie wybrać miasto, gdzie tych graczy jest jednak więcej. A ten jedzie z powrotem? Nie, to inny jedzie. O, będziemy kogoś znowu mijać. Fajnie. Fajnie, moi drodzy. To mi się podoba. Ale na razie kulturalnie ludzie jeżdżą. Burza przyszła. Wjeżdżamy w Słowację przez góry, a tu burza w górach. Jakiś halny. A nie, no widoki przepiękne. Fajnie to zintegrowali. Także szacunek dla, na pewno powiem wam tak, szacunek dla tych, którzy stworzyli to MP Trackers, że tyle osób może grać na jednym serwerze. A wiecie, tak przykładowo jak no, są serwery GTA, no to tam po 200 osób, maksymalnie 300 na jednym serwerze. A tutaj mamy 2,5 tysiąca osób z całego świata. Według mnie super sprawa. Te, jakby mówię, rozumiem, brakuje tego ruchu ulicznego, ale rozumiem, dlaczego też to wyłączyli, nie? Nie, to tamten kolega chyba zawrócił. Wyjechał przed nami, jednak chyba zawrócił. km do celu, prawie. Jechaliśmy bodajże do Słowacji. Uj. Na mapę nie patrzyłem. A pojedziemy do miasta w Słowacji, w którym jeszcze nie byliśmy, moi drodzy, czyli odkryjemy przy okazji sobie miasto. Nie, jedzie tam chyba ten kolega. No to fajnie, fajnie jest, jak się kogoś mija. Fajna sprawa.
Aha, stanął, dobra. Tutaj dużo ludzi też widzę na poboczach staje. Coś mają do zrobienia. A, chyba wyszedł, okej. Okay. Ja raczej staram się, wiecie, jak... O kurde, teraz dopiero pierwszy raz, słuchajcie, widzę burzę po tym update'cie. Bo zazwyczaj, chociaż i tak sami widzicie, że jest dosyć jasno, jeśli chodzi o padający deszcz, ale pierwszy raz pioruna zobaczyłem. I to są te pioruny, które przedstawiali, które są w update'cie, bardzo fajne. Piorun, pier, nie będę mówił jak. Tyle co robiłem kursów po update'cie, to nie widziałem jeszcze żadnego pioruna. O, tu się rozpędziłem chyba troszeczkę za bardzo. Może być niebezpieczne, widzowie. W deszczu. Na takiej drodze zakrętowej. Trzeba zwolnić. Mam światła włączone przecież. Spokojnie, miałem awarię pojazdu. Już mi jakiś komunikat z ostrzeżeniem wyskakiwał. Ja miałem tylko awarię pojazdu. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Nie no, do naprawy muszę na pewno dać tego mojego Volvacza. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. To było takie, wiecie co, myślę, że przetarcie szlaków, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o... To MP Trackers. Myślę, że na następny odcinek wybiorę coś, co jest bardziej, jakby taki, jakby powiedzieć, bardziej ruchliwe, bo... Nawet w ogóle się zastanowię, słuchajcie, czy ten odcinek wrzucić z tego. Chociaż to jest mój pierwszy raz, więc chcę się też z wami tym podzielić, że pierwszy raz jadę w MP Trackers. Ale wiecie, z drugiej zaś strony, no to... Ja nie widzę tutaj z punktu... wstawiając się w waszej sytuacji jako widza, tak? Ja nie widzę tu kompletnie nic ciekawego. Jak jest tak mało graczy po drodze, muszę wybrać inne miasta, z których... Może będzie większy ruch. Widzę nasz punkt docelowy, widzowie. No tak, 39 km do celu, no także trasę skończyliśmy, ale odcinek nie będzie długi, to myślę, że mogę go wrzucić po to, żebyście chociaż się ze mnie pobrechtali, że pierwsze kroki robię. A naprawdę mówię z ręką na sercu, założyłem konto. Dzisiaj mi się udało w końcu zalogować, bo tam jakieś problemy były z połączeniem tego ze Steamem. Musiałem odczekać. I dzisiaj mi się udało to pobrać, zainstalować i to jest totalnie moja pierwsza trasa bez żadnych, wiecie, ustawień. Nie wiem, czy tam coś się ustawia, bo nie patrzyłem. Tylko tyle, co się zalogowałem na konto i gramy. Chciałem się po prostu z wami tym swoim, że tak powiem, pierwszym razem podzielić. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Mocna górka tu musi być, bo coś mi się mocno żarówka rozpędziła. Skręć w lewo. Słuchajcie, na następny odcinek w ogóle możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków z tego, z tej serii multiplayera. Śmiało możecie dać znać. Następną trasę na pewno bym zrobił w bardziej ruchliwym miejscu.
A jak już się troszeczkę, wiecie, zapoznam z tym, jakie tu są mniej więcej zasady, to mogę podjąć wyzwanie i zrobić najdłuższą trasę, jaką się da. I zobaczymy. A nie, to jeszcze tu nie skręcamy. I zobaczymy po prostu, co z tego... Co z tego będzie. To jest na razie takie pierwsze przetarcie szlaków. Ale na pewno na tą trasę... Ja w sumie będę zaraz nagrywał ten odcinek. Myślę, że jutro bym go wrzucił. Z tej mojej najdłuższej trasy, bo chcę zrobić test, sprawdzić, ile mi to zajmie. Natomiast... raczej zaraz sobie kawkę zrobię i wtedy nagram tą najdłuższą w historii trasę. Mam nadzieję, słuchajcie, że w ogóle mi się uda to nagrać, bo strasznie wiatr wieje, no zresztą w całej Polsce zresztą. Trzymaj się prawej. Mam nadzieję, żeby mi prąd nie siadł chociaż na chwilę, bo by się wszystko skasowało, nie? Więc trzymajcie kciuki. A i tam. Przecież późne czerwone było. Tu chyba mamy skręć. Skręć w prawo. Dobra. Pierwszy kurs zaliczony. I no to już sobie normalnie, słuchajcie, zaparkujemy, bo Expa ostatnio też na tym Świętym Mikołaju niestety. No nie miałem za wiele, więc... Chociaż mówię, te kursy ze Świętym Mikołajem to ja robiłem dla frajdy, a nie dla tam expa czy dla kasy, nie? Po prostu sprawiało frajdę, że pierwszy raz ze śniegiem mam do czynienia w Eurotrucku, bo nie miałem wcześniej do czynienia, moda niestety się nie... Znaczy inaczej, moda pobrałem na śnieg, ale... Ale niestety... Nie działa na wersji 1.4.9. Trochę źle chyba, no ale może mi się uda zaparkować. Ja się źle ustawiłem. Fajne to Volvo, podoba mi się. A teraz pod słońce, dobra, do przodu podjedziemy trochę, będzie. Będzie git. Dzisiaj to taki zamulony jestem totalnie. Może przez to, słuchajcie, że wczoraj 4 godziny Fishing Planet nagrywałem odcinek o szczupakach. Bo robiłem też wyzwanie. No te wyzwania to tak się wydaje, ale powiem wam, że takie dłuższe wyzwania, one bywają męczące, dlatego trochę się też boję tego wyzwania z tą długą trasą w Eurotrucku. Bo może się zdarzyć tak, że wiecie, gdzieś tam oko się przymknie i człowiek gdzieś przypierdzieli, będziecie potem ze mnie bekę mieli. Ale z drugiej strony, no też o to chodzi też w tych odcinkach, żebyście trochę mieli ze mnie ubawu. Dobra, już tak sobie zaparkujemy. No, przepiękne Volvo, widzowie. Przepiękne. Doskonale, no doskonale, bo nigdzie nie przypieprzyłem, no to jest doskonale. Expa za dużo mi nie przybyło, no ale jak widzicie troszeczkę do przodu, bo już by wypadało ten 23 poziom wbić, a ja cały czas się bujam z tym 22, dlatego że robiłem Mikołaja i tam tego Expa nie było. No, aha, tutaj jest Christmas, czyli można też to robić. Słuchajcie, też to można robić, będąc w tym... Ciekawe, czy inni gracze też tam jeżdżą. Sprawdzę to sobie, słuchajcie. A zobaczę jeszcze jedną rzecz. Nie, konwojów tu nie ma. Konwojów tu nie ma. Aż bym sobie z ciekawości sprawdził, czy inni gracze tam jeżdżą do wioski Świętego Mikołaja. No dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Myślę, że go wrzucę jednak, żebyście się pośmiali z mojego, że tak powiem, pierwszego razu. Trzymajcie się tymczasem. Do następnego. Cześć.